Witam Was serdecznie w ten sobotni, słoneczny, popołudniowy dzień. Idę sobie tutaj w moją miejscówkę zobaczyć, co tu się dzieje. Jest już puszeczka stalowa, ale to jest tylko przedsmak tego, co będzie tutaj dalej. Mam jeden worek, później sobie to posortuję wszystko. O. Z McDonalda też skądś tu się wziął kubek, a McDonalda nie ma w Sandomierzu. Musiał przyjechać z Tarnobrzega. Jest Sprite. A taki szybki strzał miał być dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie. Czyli taki jeden woreczek dla zdrowotności. No, puszeczka jest. Zbliżamy się do punktu kulminacyjnego naszej dzisiejszej akcji. Byłem na spacerze z psem tutaj już i właśnie dwie buteleczki po żubrze pozyskałem stąd, także już są zabrane. O, tutaj żubr popękany, ktoś rozwalił butelkę za 50 groszy. Ja tak z grubsza będę dzisiaj, tylko jakieś maleństwa to nie tym razem. O, jest puszeczka kolejna. Ktoś tu musiał wepchnąć ją. Jest jeszcze pełna piwa w środku. Trzeba ją wylać. A tutaj dalej wesoło też jest. Jest Tiger. Butelki po wodzie też często spotykane. Nie wiem, kto pije wodę w takich miejscach. Chyba, że to przepojka jest jakaś. Nie wiem. Romper? Czy to jest puszka stalowa? Tak, brzmi jak stalowa. Od razu słyszę, że stalowa. Muszę nawet czytać etykiety. Dzisiaj szybciej skończyłem pracę i troszeczkę czasu jest na spokojnie, żeby się nie upocić. Kilka tych śmietków wyłożę. O. Tam niżej nie będę schodził już, bo tam to służby sprzątają
ścieżki, alejki, a o tej mojej tutaj ścieżce do góry zapominają. Nie wyrobiliby garagę, piwo. Pomyślałem sobie, że dzisiaj to zrobię, bo myślałem, dobra, to pójdę w niedzielę, posprzątam, ale takie jest piękne słoneczko. Tak pięknie jest, że jeszcze udało mi się dzisiaj pół godzinki znaleźć na to, żeby to posprzątać. Jest trochę puszeczek. To wszystko na śmietniku posortuję. Już ciężar jest porządny. Od razu się człowiekowi milej na sercu robi, jak to zabierze. Warto spróbować posprzątać trochę. Jak to sprzątać? Po kimś będę sprzątał? Nie podchodzić do tego tak właśnie, czy po kimś. Dla siebie sprzątaj, żeby było ci milej. No tutaj pełne frugo. Wylejemy je. Już się chyba z fruga wino zrobiło. Komuś białe frugo nie spasiło. Dobra, tu jesteśmy gotowi już. Tu jakaś zapalniczka leży. Często znajduję zapalniczki działające. Działa. Żarowa jest. Mam jakiś bonus przynajmniej z tego. No i dobra. To lecimy. Aha, dobra, pójdę tu jeszcze na dół. I mam jest kilka rzeczy jeszcze do wzięcia. Czyli Miller Milch. Osmarkanej chusteczki nie będę brał. Tu jest jakieś pół butelki. No i dobra, niech będzie. Jeszcze teraz przejdziemy do góry i będziemy w domu. Idziemy do góry. Tak sobie obiecuję, że przejdę do jakiejś z magnesem i te kapsle pozbieram. Kiedyś przyjdzie ten dzień. O, tam jest jeszcze kapsla. No cóż. Tak to jest, że jeden sprząta, drugi śmieci. I tak będzie zawsze. No i tu mamy chyba ostatnie już panciki. Osmarkana chusteczka, papierek. Szlugi. Tam buteleczka jeszcze jest. O! I tutaj, o niestety, ale stłuczony żubr. Na jednym ujęciu nagrałem. O, tu jeszcze takie papierki są. Ręcznie pozbieram, bo nie chce mi się. A to są, powiem wam, jakieś do picia chyba takie w środku są soczki czy
czy to jakieś lody, czy co, długopis. I tacie coś produkują takie głupoty i później to się wala. No niestety. Dobra, przejdźmy do worka. Mamy woreczek śmieci. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, nie spociłem się nawet.